Cześć, witam Was w kolejnym odcinku moich prac na makiecie. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie wykończeniu tutaj tego trójkącika na makiecie. Niech pozory Was nie mylą, to nie jest tak, że ten budynek już tutaj stoi. On jest tylko zamarkowany, aczkolwiek przyznam się szczerze, że pewne prace już rozpocząłem, nie filmując ich. Ale szczerze mówiąc, pewne prace to już bardzo dawno temu rozpocząłem, bo dawno, dawno jak robiłem, zdaje się, asfalt, wysypałem tutaj kawałek ścieżki i przykleiłem to po to, żeby po prostu mniej więcej wiedzieć, gdzie ta ścieżka będzie, nie wiedząc jeszcze do końca, co tu będzie, a już tym bardziej nie wiedząc, że będzie nastawnia. Z czasem mi się to wyklarowało, wymyśliłem, że będę chciał tu w tym miejscu nastawnię. Mogłaby być sama zielenina, ale no, chciałem chociaż jeden jakiś budynek kolejowy mieć coś małego związanego tutaj z tym układem torowym, z tymi trzema rozjazdami i oczywiście w domyśle też z tym, że być może coś tam dalej jest więcej, aczkolwiek żadnego tutaj na tym skrajnym torze nie mam wbudowanego, żadnego rozjazdu, który by mi gdzieś tam prowadził donikąd, który by sugerował, że coś z drugiej strony tych torów w tym miejscu już niewidocznym poza makietą mogłoby istnieć. Ale powiedzmy, że być może coś jest i tylko z tego powodu, żeby mnie nie raziło tutaj tory wychodzące w nicość, tego nie zrobiłem. Budynek nastawni, tak jak powiedziałem, pozory mylą, on tylko jest postawiony. Ja go postawię na chwilę na bok i może opowiem, co jeszcze zrobiłem. Otóż tak, tu z Marcelem się konsultowaliśmy razem na wideo połączeniu i wyszło nam, że najrozsądniejsze ustawione byłoby tutaj takie, ze względu na model tej nastawni, żeby widok z okien był i tutaj na ten przystanek, i na same tory. Ok, skoro tak ma być, to ok, ja już tutaj sobie zrobiłem kawałeczek górki. Mogę oczywiście ściąć tą górkę i na poziomie 0 to wybudować, ale stwierdziłem, że niech będzie ten budynek na minimalnym podwyższeniu i dokleiłem tutaj kawałki. Akurat mi pasowało dokleić kawałki maty korkowej, wyobiłem brzegi i na dobrą sprawę troszeczkę też piachu wykleiłem, nie to żeby specjalnie to przygotowywać, tylko po prostu w moim naczyniu do właśnie sypania takich rzeczy trochę było, więc stwierdziłem, że tu wysypię też jakąś tam, zamarkowałem dalszy kawałeczek ścieżki. To zrobiłem, generalnie będę chciał tutaj ten cały brzeg obsypać, żeby było tak, że jak budynek będzie stał, to on będzie stał, tu dalej będzie zieleń, ale gdzieś ten brzeg będzie w piachu, jak to po prostu przy samym murze bywa w miarę jeszcze przy nowych budynkach, że tam ten piach trochę wyziera, że jeszcze tak chwastami za bardzo nie zarosło. Może nawet zarośnie chwastami, może to nawet mocno zazielenie, ale już wolę, żeby w razie czego mi wystawał właśnie taki piach, niż gdzieś tam jakiś korek, styrodur czy gips, czy po prostu czarny kolor drewno, bądź czarny kolor tutaj tego markera. Także takie prace wykonałem. Co jeszcze? Do dalszych prac, oczywiście, żeby się nie męczyć, usunę sobie tutaj ten słup tymczasowo. Niech on mi tutaj nie przeszkadza. Ten już niestety zostanie, on już jest zasypany, zaklejony. Nie mogę go teraz za bardzo usunąć. Co jeszcze? Tu to oczywiście zostanie, bo tutaj w ramach tego odcinka dokończę zieleń tutaj na tym wąskim kawałku. Generalnie chcę dokończyć tutaj to miejsce. I może jeszcze o samej nastawni. Jest to gotowy model kartonowy, kupiony gdzieś na Allegro. Wytwórca to chyba AS Projekt, czy jakoś tak
się nazywa, sprzedaje, użytkownik na Allegro sprzedaje gotowe modele nastawni, złożone, akurat w tym momencie takiego nie ma, jakiś inny był, widziałem wczoraj w ofercie, ale coś tam zawsze jest. I teraz tak, tu jest, zaraz Wam ją pokażę, zdejmowany dach i mamy środek do urządzenia. Ja na razie tego środka nie będę urządzał. Może kiedyś się nad tym skupię. Generalnie teraz specjalnie nie ma to dla mnie jeszcze aż takiego znaczenia. Nie mam ciśnienia, żeby to dokończyć. Dach jest zdejmowany, ja go nie będę przyklejał i będę miał sprawę otwartą, żeby w razie czego cokolwiek tu zrobić. To model kartonowy, zrobiony bardzo schludnie, bardzo porządnie, określony jako nowe miasto, mi to specjalnie nie przeszkadzało, ok, nowe miasto, niech sobie będzie, dlatego też i ta tablica pojawiła się na moim peronie, jeśli ktoś się zastanawiał dlaczego, czy mam, czy pochodzę z tego miejsca, czy jak, to odpowiadam nie, może być, nazwa jest popularna i na tyle ogólna, że ok, nie ma to dla mnie większego znaczenia, skoro już to mam na nastawni, to i tak jest na peronie. O, i jeszcze Wam pokażę tutaj dach, jak wygląda. O, tak jest zrobione. Tutaj widzę, że coś mi się gdzieś obiło. Będę musiał poprawić ten dach brązową farbą. Nie upadło mi to, jest uderzone. No nie wiem. Muszę może moich synów odpytać, czy oni nie mieli z tym do czynienia, jak mnie tu nie było. Ale bardzo fajnie jest odwzorowana papa. Tutaj komin. O, proszę bardzo. Wylot chyba do skraplania, do skroplin. No, tak to wygląda bardzo porządnie. Przykleję to oczywiście w swoim czasie, ale najpierw chcę tutaj obrobić to miejsce wokół budynku, a jak je obrobię, to dopiero wtedy budynek ulegnie przyklejeniu, lecz może też nawet w ostatniej chwili najpierw to wszystko zazielenie, żeby po prostu nie utykać się, tu naprawdę będzie później ciasno, żeby cokolwiek zrobić, jak tukolwiek trafić, więc z budynkiem w ostatniej chwili, jak już będę miał zieleń wykończoną i będę musiał zieleń robić tuż przy samym budynku, to wtedy dopiero mogę się wstrzymać. No dobrze, tyle z mojego opowiadania. Budynek odstawię na bok, specjalnie dużo pracy tu już raczej nie będzie, ale coś tam zawsze. No cóż, to tyle z opowieści, a ja biorę się do roboty. No to już na pierwszy rzut, na szybciutko zrobię tutaj ten piach. Oczywiście pod samym budynkiem tego piachu nie potrzebuję. Potrzebuję tutaj w tym miejscu, gdzie miałem to ścięte. Także pierwsza warstwa kleju również wezmę, poprawię to w tym miejscu, gdzie już było. O, i tutaj. I już jestem w stanie sypać ten piach. Sypię to właśnie z takiego plastikowego pojemniczka. Widzę, że sobie troszeczkę za mało przygotowałem. A teraz pewnie jest za dużo. Taka torebka piachu na wiele rzeczy właśnie starcza, żeby w wielu miejscach to wykończyć. Dobra. Taki piasek jest całkiem wdzięczny tutaj w obchodzeniu się z nim. Nie jest taki ostry jak shooter. Zobaczcie też, jaki jest czyściutki, jaką ma właśnie fajną, jakie fajne drobniutkie ziarenka. Wcale nie jest tak łatwo, żeby w naturze taki miałki piasek znaleźć. No i oczywiście czysty. Choć ci, co dosyć długo się bawią
robienie różnych dioram i tak dalej, jak czytałem z waszych komentarzy, po prostu mają swoje źródła. Skąd wziąć taki materiał? Na razie to jeszcze klejem tutaj. Mam trochę mało kleju. Mają swoje źródła, skąd to wziąć. I przesiewają, dobierają, mielą. Ile modelarzy, tyle patentów. Tak, miałem trochę mało kleju, wolę mieć więcej kleju. Zaraz oczywiście jeszcze to poprawię. Tego piachu też nie szkodzi, jak będę miał więcej. Wolę to zrobić na raz, żeby mi gdzieś tam nie wystawało. Oczywiście, jak go będzie za dużo, to mi też tu nie szkodzi. Ja go i tak potem przykryję zielenią. I też mi nie szkodzi, że mi pójdzie dużo tego piachu. Woreczek, który kupiłem parę lat temu, do tej pory mam i ponieważ nie zamierzam tutaj sypać nigdzie plaży, więc ten woreczek na sporo mi tego typu prac starczy. Nie muszę specjalnie tego oszczędzać. To mi się właśnie wydaje, że tu mógłby mi budynek wystawać. Zaraz oczywiście przyłożę na moment ten budynek, czy już byłoby ok. O, i teraz jak mam pod spodem taką konkretnie mokrą warstwę piachu, to ten kolejny piach, który jest na zewnątrz, widzę jak wciąga powoli tą wilgoć i on też się fajnie właśnie sklei. Będę miał stosunkowo właśnie gładko zrobiony ten piach. No i dobra, tak wyglądało to z grubsza. Wezmę nastawnię. Oczywiście bez dachu. Przyłożę i zobaczę, na ile tutaj kształtem się wpasowałem. A może nawet odcisnę kształt. Wszystko miękkie, więc powinien być. O, i dokładnie tu. Ładnie się kształt odcisnął. Jeszcze raz postawię i sobie obejrzę. A tu w tym miejscu jeszcze muszę dokleić i tu też muszę dokleić. Dobra, budynek sobie tu odstawię. Coś czuję, że bez kleju się niestety nie obędzie. Jeszcze właśnie troszeczkę tego piachu. Najpierw kleju. Muszę szybko sypać piach, bo błyskawicznie ten klej mi gdzieś wsiąka. No i dobrze, i jeszcze raz. Patrząc z góry jest prawie ok, prawie, bo jeszcze tu widzę, że mi trochę właśnie, ale może tak dopchnę, trochę mi tutaj wystawało. O, byłoby prawie ok, gdyby nie to, że tu jeszcze w tym miejscu widziałem, że narożnik budynku wisi mi w powietrzu. Tu, jak widzicie, nie ma wcale podklejonego tego
Nie ma podklejonego tego korka, więc to po prostu wszystko mocno odstanie. Jeszcze jest troszeczkę mało. Na piachu nie odcisnął się wcale tutaj brzeg tego budynku. Skoro z tej strony było mało, to tutaj też na pewno będzie mało, to mogę na spokojnie dosypać. I kolejne, mam nadzieję, że już ostatnie przymierzenie. Teraz palcem po prostu już biorę i podsuwam ten piach. Mógłbym zostawić ten budynek, to on już by się tu przykleił i został, ale naprawdę nie chcę tego robić. Wolę mieć jeszcze swobodę działania. Aż kurczę, musiałem ruszyć. Widzicie, akurat jak zabrałem rękę, to trąciłem. A ja chcę to bardzo delikatnie zdjąć, żeby mi ten piach został w tym kształcie. Dobra. Ależ to niezgrabnie zrobiłem. Sam na siebie się wkurzam. Jeszcze tylko w jednym miejscu. Gorzej, że tam nie ma wcale dostępu. Nie jestem w stanie tam wepchnąć ręki. Muszę to zrobić właśnie tu szybkim śrubokręta. Jest prawie dobrze, tylko teraz muszę bardzo delikatnie podnieść rękę i bardzo delikatnie zabrać budynek. W momencie, kiedy się trochę opierałem ciężarem przynajmniej ręki na budynku, to każda próba... O, no i teraz budynek delikatnie do góry. Udało się i jak widzicie, mam tutaj kształt pod budynkiem. To sobie teraz wszystko zaschnie i ja później dokładnie w to miejsce wstawię ten budynek. Co jeszcze będę chciał zrobić, to oczyszczę tutaj brzeg tego budynku z piachu. Nie chcę, żeby on mi tutaj zasychał. Wolę mieć to czyste. Później oczywiście budynek i tak przykleję, ale żeby przynajmniej takie ziarenka mi nie przeszkadzały potem w wsadzeniu budynku. No i dobrze, w tym momencie to wszystko, co zrobię, muszę poczekać parę godzin, niech to wyschnie. Nawet nie próbuję tutaj nigdzie wokół siać trawy, bo jeszcze trącę ten piasek, jeszcze coś tam poruszę, a na tym by mi nie zależało. Oczywiście gdzieś tu jeszcze mogę poprawić. To nie musi być wszystko super, ten piach idealnie, bo ja tutaj te brzegi i tak obsieję trawą. Chodziło mi tylko o samą bliskość budynku. Natomiast o tu, w tym miejscu, gdzie robiłem śrubokrętę, mogę teraz poprawić palcem, bo mam tutaj dostęp do tego miejsca. No i tyle na razie. Tutaj widzę, że jest nierówno, więc o tak. A na pewno krawędź była równa.
To tyle na razie. W tej scenie to już tu więcej nic nie zrobię. Muszę cierpliwie poczekać, aż to zaschnie i będę mógł potem już zająć się dzieleniem. Cześć, witam Was z kolejnego dnia. Piasek wszędzie wysechł, a ja już zrobiłem próbne wysypanie trawy i tutaj w sumie to miałem troszeczkę więcej wysypać i dopiero Wam pokazać, ale już taka śmieszna sprawa wyszła, że robię to teraz. Czym ja wysypałem? Trawą krótką, 2 mm, która była określona jako wiosenna. Proszę bardzo, to tak jest wyraźnie napisane na opakowaniu. Trawa wiosenna. Ona jest jasna, ale z tego co tu widzę, to jest mnóstwo przemieszanej właśnie trawy, takiej czerwonawej źdźbeł, żółtych, jakichś brązowych, czerwonawych. Taka typowa właśnie do tej pory w wszelkich, które kupowałem, była taka trawa określana właśnie bardzo jaka jesienna, późnoletnia. I też mi się kojarzy, że cały czas to uzasadniam tutaj przy budowie, znaczy przy robieniu zieleni, że na wiosnę trawa jest soczyście zielona. Ona jest taka, bardziej w tym kolorze, to jeszcze też zależy od gatunku trawy, bardziej w tym kolorze ona jest taka jasno zielona, później ona ciemnieje do takiej, żeby być właśnie już w czerwcu w takim kolorze, ale pierwsza to jest taka żywa. Zresztą to można bardzo łatwo zaobserwować, jak gdzieś się tej trawy dodatkowo wysieje. To ona jest żywa, a nie taka właśnie wypalona. Także no, taka śmieszna sprawa. Oczywiście nie przejmuję się tym wcale, bo to po prostu pierwsza warstwa wysypana. Zaraz to po prostu klejem pomaluję i wysypię sobie właśnie tą ciemniejszą trawę taką, jakiej się spodziewam. Ale no to zawsze trzeba uważać i w sumie uważać. No przecież widziałem, co sypałem. Powinienem zwrócić na to uwagę od początku. Ale też poniekąd już uznałem, a dobra, niech będzie co będzie. Ta trawa pójdzie i tak pod spód, to niech tam już i taka. No to taki komentarz. I tyle. Ja już po prostu się tu w tym momencie wyłączam i biorę się za wysiewanie tej trawy. Nie przypadkiem zaczynam tutaj od okolic budynku, bo tutaj jest najwięcej takich drobniutkich rzeczy. Będzie z tym miejscem najwięcej zabawy. Tutaj takie duże powierzchnie to pójdą łatwiej, bo to po prostu raz ma się pomaluje klejem i po prostu dużo tej trawy się sypie, jakoś to idzie. Natomiast takie drobne trzeba bardzo uważać, żeby żadna kropla kleju się gdzieś tam nie dostała. Jakby mi tu poleci gdzieś na chodnik kropla kleju, to będę musiał ją zaraz w jakiś sposób wycierać, aby mi się tylko nie przekleiła niepotrzebnie trawa w takim miejscu, w którym bym nie chciał. Dobrze, działam dalej. Wstępnie całość jest już w pierwszej warstwie zieleni, robionej właśnie z trawy, która niekoniecznie chciałbym, żeby była na wierzchu. Jeszcze oczywiście prześwituje z tego wszystkiego podłoże. Widać, że gdzieś było białe, gdzieś był korek, gdzieś była pasta. To wszystko w tym momencie jeszcze widać. Oczywiście wykorzystuję do tego też tą tak zwaną trawę z recyklingu, czyli z odkurzacza. Ona się fajnie zbiera, miesza i później całkiem fajnie jej potem wtórnie używać. No ale wiadomo, trzeba to zazieleniać dalej, więc za moment będę się brał przynajmniej za środkową część. To już ta część wyschła. Tu jak widać, już to białe tak nie przebija klej. Stąd po prostu będę się brał za drugą warstwę, no i już z jakąś zabawą, z jakimiś kwiatkami, nie kwiatkami i tak dalej. No, także mam czym się zająć, właśnie te fajne takie zadania związane z zielenią. A co mnie najbardziej cieszy, że wreszcie tutaj ta część
Tutaj tak jakby niemalże prawie, że cała połówka makiety, jak to skończę, to już będzie zazieleniona niemalże w wersji ostatecznej. Dlaczego niemalże? No dlatego, że zawsze gdzieś tam jakieś szczegóły będę robił, jeszcze sporo jakichś drobiazgów będzie mnie czekało, ale to wszystko potem. Wstępnie zieleń została zrobiona. Mówię wstępnie, bo to wszystko schnie, wszystko jest mokre. Dopiero jutro zobaczę jaki efekt, ale już właśnie wzdłuż torów trochę krzaków, troszeczkę zakrzaczyłem. Tutaj takie, zapomniałem jak się nazywają te kwiaty żółte, to są forsycje, ale to są takie inne też, często właśnie przy budynkach są sadzone. Takie krzewy w zasadzie, to nie są kwiaty, to są bardziej krzewy. Takie krzewy też tutaj pod oknami są zasadzone. Żona jednego tam z kolejarzy się kiedyś zlitowała, rozrastało jej się w ogródku, więc wzięła, przyniosła, wsadziła. Oczywiście nie jest to ładnie poprzecinane, jak to po prostu faceci, kto by tam sobie głowę jakimiś krzakami zawracał, więc się porozrastało, akurat wiosna, więc kwitnie. Jeszcze będzie mnie czekało parę drobiazgów zieleni do zrobienia, ale to jak obsadzę budynek, ale to dopiero jak całość wyschnie. Dlaczego nie pakuję teraz? No, na pewno będę chciał jeszcze jakieś drzewo, jeszcze mam jeden zaległy drobiazg, krzew do obsadzenia. Dlaczego nie teraz? Ano dlatego, że jak to wyschnie, to będę widział, że gdzie mi tam jeszcze trawy brakuje, czy może gdzie coś wsadzić. Więc jeszcze się będę z tym bawił, a tak jak już po prostu wepchnę jakieś drzewko czy coś, to po prostu robi mi się tak, że jest zwyczajnie ciężko cokolwiek umieścić, bo już ani jak ręki włożyć, ani nic, zwłaszcza z jakąś drobinką traw. Budynek też nieobsadzony dokładnie z tych samych powodów i z tych samych powodów jeszcze leży słup. Teraz tak, zrobiłem tu już w zasadzie to po całości, od tam od góry i tak dalej. Chodnik też jest obsiany, chodnik w razie czego jeszcze będę czyścił ze ściebeł trawy, chociaż udało mi się go nie zabrudzić. Tutaj koło tego parkingu zrobiłem jakieś, nasadziłem krzaków, pozarastane krzakami, ok, niech będzie tak naprawdę grubo, taka gęstwina. Tutaj tylko za słup trochę zieleni zrobiłem, dalej nie robię z tego samego względu, na razie nie robię, jak mówiłem przy peronie, że jak po prostu wymyślę jak obrobić brzeg makiety, to dopiero później jak to obkleję takim flokowanym, tym czarnym materiałem, to jeszcze się będę wtedy bawił z trawą, teraz nie ma najmniejszego sensu. Co jeszcze? No oczywiście tutaj musiałem się dołączyć do tego trójkącika, który kończyłem w związku z tutaj wykańczaniem torów. To wykańczanie torów jeszcze gdzieś tam będę poprawiał, bo widzę, że tutaj coś jest taka przerwa między dwoma, o tu jest taka przerwa między dwoma paskami, średnio mi się to podoba, także jeszcze tutaj z pansetą będę musiał jakoś podejść. No i jedna z takich istotniejszych rzeczy, no ścieżka tu doprowadza do torów, po drugiej stronie ścieżki nie będzie, bo już mamy parking, ale wydeptane oczywiście, cokolwiek powinno być, cudów nie ma, skoro ludzie chodzą, to muszą być ślady. No i tu szybciutko trzeba by to było zrobić, jest trawa, ok. Oni oczywiście chodzą sobie po skosie, nie to, żeby jak najszybciej przez tory, żeby było jak najbezpieczniej, tylko tak, kurde, na bezczela, po skosie przez tą trawę prosto do chodnika i oczywiście będzie nieco szerzej jak tu, bo to podchodzą i z parkingu i z chodnika, jak się da. Tutaj po prostu wezmę to, tak wbiję, nie będę się tu babrał specjalnie, co będzie to będzie, najwyżej brzegi jeszcze obsieje trawę. No, nadmiar tego muszę zebrać, to odkurzaczem nie tym od trawy, tylko takim dużym.
takie. No i widzicie, trochę za dużo złapałem. Opacznie przytknąłem, ale poradzimy sobie i z tym. Może po prostu było za dużo tego piachu. W sumie to nawet teraz mi się troszeczkę bardziej podoba jak wtedy, bo wtedy mi się tamten piach zatrzymał gdzieś na trawie, a tutaj teraz wygląda to naturalniej zdecydowanie. Tak, tutaj nie będzie też tego odstępu od tego asfaltu, nie ma tego uskoku. O, tak właśnie przydeptane i tyle. Jeszcze się temu przyjrzę, w razie czego jakieś tam kępki trawy dosieję, żeby było to naturalne przejście. O, tu jeszcze. O nie, to jest trawa wysiana. Myślałem, że mi gdzieś kępka spadła. No i tak. Tyle na dzisiaj. Już mi naprawdę niewiele pozostało do samego końca. Już po prostu, tak jak powiedziałem, drobiazgi, lwia część roboty jest zrobiona, także cóż, co do czego, to okazuje się, że całkiem robota idzie szybko. No dobrze, to na dzisiaj kończę i jutro relacjonuję dalej. Cześć! Kolejny dzień, witam Was, już wszystko fajnie wyschło, zostały mi do wykonania już naprawdę stosunkowo drobne prace, aczkolwiek na jednej scenie zdecydowanie się nie zakończy. Otóż tak, to co chciałem Wam pokazać, to latarnia. Miałem jedną więcej latarnię. Ona wyglądała ciut inaczej, po prostu z wąskim tutaj ten. Już tu się przewierciłem, przewód jest przełożony, sama latarnia włożona. To tylko po to, żeby... O, już pokazuję, to tylko przed chwilą ją właśnie włożyłem. To tylko po to, żeby Wam pokazać, że ją montuję. No a oczywiście od spodu będę musiał przylutować te kabelki, w jaki sposób ją tam unieruchomić i... No i tyle, tak? Gdzieś tam doprowadzić będę musiał instalację, żeby się zaświeciła i już. Także to, tutaj będę musiał sobie zmienić jeszcze właśnie chyba w kolejnej scenie, bo muszę po prostu ciasno, muszę wyjść z drugiej strony, bo nie mam tutaj dostępu. Chciałem Wam tylko z tej strony pokazać. O, zobaczcie, jak te krzaki powysychały, jak to zupełnie inaczej wygląda. Ale dobra, zaraz kontynuujemy, ja stanę sobie z drugiej strony. O, już jestem z właściwej strony i teraz tak, pierwsza sprawa to gdzieś tam wtedy, jak robiłem drzewka, to zrobiłem jedno więcej takie, jakie tam było, takie było. Specjalnie teraz mi się robić nie chcę dużo ich więcej z tej prostej przyczyny, że nie chcę tu w tym jakoś za mocno obsadzać drzewami z tej przyczyny, że no to jest takie miejsce narażone mocno na to, że będę zaczepiał, ale kto wie, może coś jeszcze posadzę. Na razie po prostu wykańczam to tak zgrubnie. Później przyjdzie czas na dalej jeszcze jakieś rzeczy, co mi tam będą się przypominały już względem poprzednich miejsc, które zrobiłem. Mam jakieś pomysły, ale to wszystko pokażę Wam w odpowiednim czasie. Przyjdzie na to czas. I jeszcze mi została ta jedna rzecz z tego zestawu Faller. To były takie dwa drzewka. Jedno białe już jest na makiecie, drugie żółte. To po prostu wprost. Forsycja, było nawet tak napisane. Drzewko to jest na takim druciku. Ja ten drucik skrócę trochę, bo no mam tu owszem styropor, będę chciał troszeczkę wyżej, o tutaj wziąć
mniej więcej to drzewko wsadzić, to też ta jedna, to właśnie też żona jednego z pracowników tutaj tą forsycję nam wsadziła. Może tu, a może jednak tu. Tak, chyba jednak wezmę bardziej w tym miejscu, z tego rogu budynku. Także tu ewentualnie będą trafiać jakieś drzewa, albo po prostu nie będzie nic. Tu będzie. Nie, no nie mogę tu. Nie mogę tu z tej prostej przyczyny, że tego nie wbiję, bo tam jest przecież ta. Ta, jak to się nazywa? Już taka podstawa ze sklejki makiety, nie ma tego styroduru, więc nie ma mi się to czego trzymać. Krople kleju oczywiście na samo tutaj, na sam brzeg tego drzewa, pień od spodu, on się wciśnie i przyłapie. A tu teraz, okej, niech to będzie tak, tu przy chodniku, no nie mogę za bardzo, żeby mi nie zasłaniało semafora. Spróbujmy tu, no i dobrze, jest. Ok, także drzewko sobie stoi, żółte i tyle. Także te trzy rzeczy załatwione, zostało mi właśnie przyklejenie. Więcej krzaków tu sadzić nie będę, może gdzieś później się zastanowię nad jakimiś kwiatami, ale też tych kwiatów nie chcę za bardzo tutaj nadźgać, to też nie jest jakiś tam kwietnik, żeby nie wiadomo ile było. Tutaj te trzy białe krzewy starczą. Tu przy ścieżce też wykorzystałem, wysadziłem trochę nieregularnie, specjalnie takie elementy. No i tutaj żółto to się sypnęło tym żółtym kwieciem, że ho, ho. Także takie rzeczy. Skoro już tu mogę to troszeczkę minimalnie. Nie, klej wyschnie, nie będzie widać. Nie mam co tego trawą zasypywać, a zostało mi podłączenie samej latarki. A i jeszcze Wam pokażę jeden patent tutaj z tą nastawnią. Otóż tak. To jest nastawnia. Nastawnia będzie sobie stała, już Wam mogę to pokazać. O, mniej więcej tak. Tak, tu już jest dopasowane. Dopasowane jest z każdej strony. Tutaj też przesunę. Coś kopnąłem. Tak wygląda. Tak troszeczkę odszczyty. O, może tak. Tak wygląda to. Tu z tej strony ten brzeg i tamten chodniczek. No muszę jednak powędrować. Wtedy przerwałem scenę, a teraz o tak wygląda tutaj ta strona, chodniczek. Zobaczcie, jak sobie ten chodniczek przystaje. O. Ok. I teraz tak, mógłbym przyklejać tą nastawnię. Mógłbym, ale jak ona sobie stoi, tak samo jak na niej będzie położony dach, to absolutnie to nie przeszkadza. Szczerze mówiąc, nie mam ochoty jej przyklejać tutaj. Natomiast no też nie wyobrażam sobie, żeby ona była stała sobie taka luzem, żeby cokolwiek potrącenie i będzie mi lądowała. To wymyśliłem patent. Patent będzie polegał na tym, że tu przed chwilą pokazywałem, przygotowałem kawałek styroduru. To już był jakiś roboczy do czyszczenia szyn, pomalowaniu i tak dalej. To mi nie szkodzi. I patent będzie polegał na tym, że ja włożę to do środka, tu w ten sposób. Pomalowałem brzegi na czarno, żeby przez okno nie było widać. Prysnąłem jakąś tam farbą. I jak to włożę, to już jest na ciasno docięte, to przykleję, to się jakoś tam do tego przyklei, klej złapie i ten klocek już zostanie. Oczywiście ten klocek, w razie czego będzie mi się nie podobało, to go normalnie usunę, zerwę go, bo tego kleju też nie zamierzam nie wiadomo ile posadzić. Ale korzystając z tego, że taki jest spód, to będzie się tutaj nakładało i to się będzie klinowało, ładnie trzymało. Nie będzie przyklejone, a będzie sztywne i stabilne. Nie wkładam tego teraz, bo jeszcze mi tutaj nie wyschło to jak należy. A na pewno będę musiał włożyć nie to, że tak przykleję i stwierdzę, że to się dobrze nałoży, bo coś czuję, że o kawałeczek mi się omsknie, tylko
będę to musiał wypozycjonować razem z tą nastawnią, tak żeby dobrze to przyłapało i póki nie zaschnie, to nastawnia będzie musiała zostać zdecydowanie na tym klocku, bo jak siedzi dosyć ciasto, jak wyjmę nastawnię, to razem z klockiem. Także taki patent na to zrobię, tylko mówię, no jeszcze muszę poczekać z 15-20 minut, bo świeżo co prysnąłem, żeby ta czarna farba zaschła, żeby mi od środka tej nastawni zbytnio nie pobrudziła. A po co czarną? Ano po to, żeby tego białego klocka nie było widać przez te tutaj o tylnie okna, żeby nie było przez te okna go widać. Po prostu jak będzie ciemne, to będzie wyglądało jak zgaszone światło i będzie ok. Także tu jeszcze taki patent. Dach też nie będę dachu przyklejał. Dach identycznie będzie tyle co położony. Może kiedyś przyjdzie mi wena na wykończenie środka tej nastawni, to wtedy zadziała. No dobrze. To tyle Wam pokazałem. I teraz, tak jak mówię, muszę poczekać, aż wyschnie farba, przykleję. No i oczywiście podłączę samą tą latarnię. I już to w zasadzie jest koniec prac. Światło podłączone, to tak pokażę. A, tak muszę pokazać. Pokażę na palcu, światło się świeci. Spód domku przyklejony, to oczywiście wszystko musi wyschnąć. I tak generalnie jeszcze z jakimiś drobiazgami poczekam. Jeszcze widzę, że gdzieś tam miejscami coś tam białego wystaje. Czy tutaj troszeczkę mam o takich trocin, to zbiorę wszystko odkurzaczem. Ale teraz z rurą odkurzacza nie podchodzę, żeby po prostu tego nie trącić domku. Tu mi zależy, go jest ustawiony dobrze, żeby taki pozostał. I to mniej więcej tyle w tym zakątku. Właśnie wykorzystałem tą jedną latarnię, którą miałem. Ona sobie tutaj tak stoi i troszeczkę doświetla. Generalnie, tak jak mówiłem, dojazd z tej drogi jest do... Dojazd jest do... Tutaj do tej nastawni. O, tu tak sobie jedzie samochodzik. Zatrzymuje się i tutaj parkuje. Tu oczywiście ktoś tam wychodzi i idzie, a że sobie wszyscy zasuwają na stację przy okazji przechodząc na dziko przez tory, to inny temat, to po prostu taka poniekąd nasza rzeczywistość. O i tyle mniej więcej, chyba w tym odcinku to już wszystko, także ten kawałeczek jest w miarę wykończony, mówię w miarę, bo jeszcze gdzieś tam ewentualnie coś, jakieś drobiazgi będę robił, ale już niekoniecznie do pokazywania w tym odcinku. Jeśli chodzi o zakres tego odcinku, to mniej więcej wystarczy. No dobrze, to... A, jeszcze tutaj pokażę. Mógłbym rozwiesić sieć, ale założyłem tylko słup. Niech tak jeszcze pozostanie. Tutaj już ten kawałeczek sieci to mi nie do końca potrzebny w tym momencie. To już sobie zostawię na sam koniec. Przy peronie to było co innego, bo chciałem po prostu sprawdzać, jak cokolwiek będzie jeździło. No dobrze, to dziękuję za obejrzenie odcinka. Żegnam się z Wami. Cześć.